Siema, z tej strony Fabian, gdzie gramy sobie po raz kolejny w Dead Space Remake. Oczywiście lecimy dalej z serijką. Czy to nie będzie poprzedniego odcinka, to naprawdę widzowie polecam wam wybić teraz w tym momencie, bo nie będziecie wiedzieć o co chodzi. Tak się odjebało w tym odcinku, powiem wam tyle, nie? Zobaczcie sami, macie teraz odcinek, właśnie się wyświetlano. Nie wierzę po prostu, tak się odwaliło, więc dużo się działo. Więc to nie widział, musi wbić nawet teraz, przed obejrzeniem tego, więc no. A my widzowie lecimy dalej tutaj, dla tych co oglądali tamten, to my lecimy tutaj dalej, gramy. Lecimy, musimy blokadę mamy. Zamknij japę. Więzeł jeszcze dostałem, nice. Co za śmieć jeden. Tak, super, najlepiej, nie? Najlepiej, cholera jasna. No nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Spadaj, 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 spadaj. Gdzie jest to dziecko, nie? Nie! O! 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 Pal gumę! Pal gumę, pal gumę, pal gumę! O kurde. Kolejna broń chyba jakaś nowa znowu. Ja nie mogę. Co za śmieć, nie? A widzowie nie wiem, naprawdę. Powalona jest ta seria, nie? Tyle co się dzieje w tej serii. O kurde mać. O. Dobra. Odpal to wszystko tutaj, bierz te itemy. Coś tu na górze, a to już nieważne. Bierz, co to jest za broń nowa, czekajcie. Nowa broń, właśnie, nowa broń. Coś zyskaliśmy na jakąś nową brońkę. Jest to widzę takie coś, to widzę, jest to wymienię zamiast tego laseru na razie. Co to jest? Po trójkę mam to. Trzymaj, wstań, no, trzymaj. Z główny strzał, trzymaj pułapka. Laserowa. Dziennik operacyjny, doktor Charles Merton. Jaka szkoda. Gdy rozpoczynałem badania, z spostrzeżenia Terensa Kaina na temat zasady do Józefstana. Teraz ogranicza się on do wysłania takich wiadomości. Ty się śniło. Widziałem twojego łowcę. Wielki był dawniej. Ta cała generacja komórkowa. Boże, nie rozumiesz, co zrobiłeś? Zgadzam się za medium. Jeśli to jest mitologia, to nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Moja diagnoza? Biedny Terens cierpi na tę samą demencję, którą wykryto w kolonii na IGIS-7. Weźmy na przykład tę anemię. Gdyby ta anemia, o której wspominał to jego żona, Amelia Kyle, zmarła
Spal się! Zginął. O cholera jasna. Odebrano wezwanie ochrony. No, wezwanie ochrony znowu jakieś. Zbliżam się w ciemności, słysząc jak drapią w ścianach. Jak szczury. Aby zamknąć się nimi skurwiele. Powycinam je. Powycinam. Ja nie mogę, nie wierzę w to, nie. Trzeba jakoś amodowa i mam. Dobra, staza. Coś dobrego w końcu, bo to nie jest tu, nie wiem, no. Masakra, nie? Dziennik tekstowy, lecimy. Dziennik pacjenta Dr. Mercer, drugiej oficjalnej ratunkowej, rozmowa z Bihalisem. Pacjent Harris, dlatego pan zapisuje. Doktor Mercer, gości podziękuję mi później. Ja też słyszę panie Harris i nie przestrzegając sygnał z ataku, ja powiem, ale dla mnie jest inspirujący. Nowe techniki chirurgiczne, projekty techniczne. Doktor Mercer, szkoda, że nie mogę pojąć jego głębi tak jak pan. Pacjent Harris, ma pan na myśli kody albo głosy, które są głodne uwagi? Pacjent Harris, wygłodniało tak jak gwiazdy. Doktor Mercer, pomyślać, że ci głupcy próbowali pana wyleczyć. Doktor Mercer, pana wnikliwość jest niespotykana. Panie Harris, potrafię to dostrzec. Doktor Mercer, najgłębsza tajemnica znaku. Konwergencja. Sam kolektyw. Mogą być nasze, jeśli tylko mi pan zaufa. Pacjent Harris. Bóg strzał nasze znak, musimy to usłyszeć. Pacjent Harris, ja mogę tego jednak panu przekazać. Próbuję, ale wymyka mi się, jakby utknęło za moimi oczami. Doktor Mercer, najlepszy sposób, aby to dojść, przyniosłby niefortunne konsekwencje. Chyba że. Doktor Mercer, proszę mi powiedzieć, panie Harris, czy zna pan pojęcie regeneracji komórkowej? Okej. Okay. No to widzę, ciekawy się robi, wam powiem. Lecimy, widzę teraz tak. Co musimy zrobić? Tutaj iść. Sesję zapisu, czekajcie, zapis. Nagrywkę zapisać sobie. Widzę, że już chyba nagrałem 13 odcinek, więc nieźle widzę, powiem wam. Gierka zapisana. Lecimy. Co to kurwa jest? Co to jest? Kolejny dziennik osobisty. Doktor Mercer, drugi wstęp ratunkowy, obserwacje, konwergencja, w której powstaną ciała zmarłych, nieznaczone, nieśmiertelne, rozumiane przez znak. Tego jesteśmy uczeni, ale mimo iż dostarczyłem cały ten surowiec, mimo całej mojej pracy, znak pozostaje obojętny. Od czasu owego pierwszego kontaktu w mojej głowie wciąż rozumieją te słowa. Trzeba wchłonąć twórcy, i może to przejaw boskiej mądrości, stworzenie mojego łowcy jak z częścią odpowiedzi, a jednak ja, usunięte. Nie podnoszę się wątpienia, żaden unitolog nie był tak blisko, aby szukać tą starą despotkę. Śmierć. Muszę wykazać się tą konsolą nieustępliwością. Przepraszam, że tak się wam. Ale okej. Okay. Okej, widzowie, lecimy. Wyłączam tą blokadę. Uwaga! Lokalne procedury krwiowe uszkodzone. Ponowne uruchamianie systemu. Proszę czekać. Kto tam jest? Kurwa! O Boże! Trzymaj się! Pomogę ci! Nie, nie! Ocal hydroponik! My wszyscy ubieramy powietrze zatrute, ale jeszcze jest czas. Jej enzym zadziała, jeśli... Ona potrzebuje ciekłego azotu. Ocal nas! Ja nie mogę. Umarł, widzowie, umarł. Ale my, widzowie, się nie poddamy. Cholera, miał rację. Powietrze pogarsza się na całym statku. Coś zatruwa tlen w hydroponice. Jeśli stracimy zapas powietrza... Powiedział, że można to naprawić. Szukał ciekłego azotu. Na pewno znajdę trochę w laboratorium kriogenicznym. Dobra, nie mamy lepszego wyjścia. Zrobimy przejście do kriogenicznego. Dobra, widzowie. Procedury drzwiowe uruchomione. Dziękuję za cierpliwość. Otwórz to. Kurwa.
zamknąć. Biegnę. Dziennik operacyjny, doktor Mercer, regeneracja. Więzeł kolejny, super. Naduty powietrze. Wykonywałeś zabieg, więc zostawiłem do łącznika. Zachowany w kresie. Dostałem najnowszy raport X7. Sytuacja jest gorsza niż przyznaje kapitan Mapaja. Już 40% populacji kolonii wykazuje symptomy. Depresję, halucynacje, agresywność. Ludzie tam umierają. Wiem, że to jest jakoś powiązane ze znakiem, ale mam za mało danych. Mercer, być może się myliłem. Potrzebujemy odpowiedzi za wszelką tu. Ten pakiet. Brand Harris. Może być naszą ostatnią nadzieją. O! Okej, poprawia się. Mercer wpompował ten gaz z hydroponiki. Jeśli powietrze jest w tak złym stanie... Potrzebuję szybszej drogi do kriogeniki. Otworzę drugie drzwi w laboratorium chemicznym. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Super. O kurde, ale akcja, ale widzę. Mamy sklep. To widzę, szybko ten kostium założymy w tym sklepie może. Bo tu widzę, jest kostium dostępny w tym sklepie już. Dla nas raczej. Uwaga, czy będzie dostępny kostium? Raczej będzie. Zaraz zobaczymy. Ekipunek, sprzedaj to. Będzie dostępny. Mamy, widzę, kostium. O kurde. Kupmy zaraz ten kostium nowy. Aha. Trzeba ten kostium kupić, tak? No dobra, to trzeba ten kostium, nie wiedziałem. Myślałem, że mogę zaraz kupić ten kostium, a to widzicie. Muszę być po kolei tak kupować te kostiumy. No dobra. No widzę, jak kupmy sobie ten kostium. A to dupa, nie? Teraz widzę, no jest starsza ten kostium, no trudno. Ale zobaczymy, jak to wygląda. Okej, to jest taki lepszy kostium inżyniera, to mi się podoba. Będziemy trochę widzowie uzbrojeni. Widzę, mamy 15 tysięcy. Trzeba widzę też sprzedać i będziemy mieli ten kostium, jeżeli byśmy chcieli, nie? To widzę, sprzedajmy sobie. Trzeba się zacząć, potrzebuję jakieś ammo w ogóle do moich tutaj broni ciekawych. Nie, no potrzebuję, nie? Czekajcie, widzę, no to... Dajmy sobie scenarzy może tego... palnika te ammo. Będzie mi starczy, zaraz zobaczymy teraz. Mamy to. Zaraz ten kostium kupmy sobie, drugi, kolejnego poziomu. Teraz nam się przyda ten kostium, co nie? Dobra. Nie będziemy mieli ammo, widzę, trudno powstać po tego smania. Poradzimy sobie, chciałem powiedzieć, poradzimy sobie bez tego poziomu. Mamy tyle teraz przynajmniej dużo życia. Patrzcie, ten plus mam teraz dużo życia. Mamy trzeci poziom kostiumu już. Więc teraz widzowie jesteśmy bardzo dobrze uzbrojeni. Dużo pancerza i tak dalej. Mamy 6 pasków życia, okej. Będziemy teraz mieli więcej pancerza, będziemy bardziej odporni na potwory. Mamy widzowie 4 więzły. Na razie widzowie nic ammo nie możemy kupić. Chodźmy widzowie dalej. Chodźmy dalej, zabijmy ze sekretu w tym miejscu. Znaczy, żeby było tylko kostium, kupimy tak dalej. Czemu by nie? Cyk. Mamy to. Stacja tutaj. Super. Zdobądź ciekły azot, dobra. Chodźmy już sobie zdobyć. Ciekły azot. To co jest? Chyba na razie jeszcze nie. To ten ciekły azot trzeba zdobyć. Tu na wprost. Tu.
Dobra. Teraz tutaj. To poziomu nie mam, co nie? Nie mam. Dobra. Lecimy. O, ja tu widzowie, i tam wiesz, wiesz to wszystko. Zestaw stazy. Ten zestaw stazy od razu użyję, bo tu staza, czyli gra sugeruje, że będzie jakiś potwór, bo stazy mi dała od razu. Amortyzator główinka. Pulsacyjne kredyty. Trzeci poziom. Dobra, to widzę, przeładuj. Dobra. Zapiszmy sobie za grę przy okazji, jak to przeładowało i tak dalej, cyk. Dobra. Mamy to widzę, mamy widzę w ogóle 17 minut odcinka, spoko. Lecimy. Jeśli ktoś jest nowy, to nie subuje kanał z dzwoneczkiem. A tu mamy widzę różne stwory, zobaczcie. Te wszystkie stwory, wszystkie zamrożone to jest, te baterium to jest śmiecie, nie? Dobra. Ciekły azot. Śmieć jeden. A co jest za potwór? Widzicie? Jakiś kurs z takim dziwnym językiem, tym po lewej, prawej. I smoker, co to jest widzowy? Tak, smoker to jest Left 4 Dead widzowy, taki wiecie. Będzie jeden nie grał w tego. Pamiętasz taki potwór, który po prostu ściąga takim językiem, patrzcie, taki już ma język. No to jak smoker bez kitu. Tam nie japę zadał się przez tych synów. Szczupaku jeden, chodź tu. Tego zrobi to otworzyć, nie? Zabiję chłopa, nie? Jak on to otworzy mi... Kurwa ma, wiedziałem znowu ten śmieć jebany. Nara. Umieraj. Zamroź go szybko, żeby się nie odregenerował. Czego brak, chłopie? Jakiego zbiornika, kurde, nie wiem, co ja mam zrobić teraz. Aha! Teraz muszę zrobić. Dawaj tu. Dobra. Dobra. Znów mnie odciął. Isaac, jesteś cały? Nie, zatrzymałem tego łowcę. Ale Mercer zwiał.
Kendra, on chce zabrać te stwory na ziemię. Musisz odciąć gniazdo kapitańskie i ostrzeż Hammonda. Okej, okay, odetnę gniazdo, ale nie mam łączności z Hammondem, odkąd jest na mieszkalnym. Jakość powietrza pogarsza się szybko. Jeśli masz ciekły azot, napraw hydroponię. Dobra, spoko, mordo. Próbuję złapać Hammonda. Mercer chyba jeszcze nie skończył. Dobra. Dobrze, ukończyliśmy. Super. Musi być skaner DNA. Okej. Okay. Coś zdobyłem, a nie wiem co. Stacja kolejki obok hydroponiki jest odcięta. Poszukaj innej drogi. Wróć kolejką do hangaru, a potem udaj się do stacji naprawczej. Pamiętasz, ściągałeś tam z torów ten uszkodzony wagon. Znajdziesz tam drzwi, które zaprowadzą cię do hydroponiki. Dobra, to już za następny odcinku. A więc za kolejny już tutaj rozdział. Superaśny. Rozdział, jak się nazywa ten rozdział? Boka medyczny tu widzę, jesteś na pokładzie, ale to jest w ogóle tutaj bez sensu. Więc no, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, na następnym odcinku, siema. To za każdą z moich próśb. Szczerze was przepraszam, nic nie wiecie o mnie.